Dzień dobry, wieczór, z tej strony Cialny GD i witam was serdecznie w Prince of Persia The Lost Crown. Czeka nas tutaj chyba, tak jak mi się dobrze wydaje, ostatnie zadanie poboczne. Ja już się tutaj przygotowałem trochę. Ha, widzicie? O! No to wchodzimy. No dobra, co to jest za miejsce? Ale coś, może czegoś? Czy najpierw bajka? A raczej nie. Dobra, kombinujemy, bo w sumie nie wiemy, o co tutaj chodzi. No co, jestem jakiś... Aha, fajnie, że tego nie było widać. No dobra, witaj. I believe I've met you before. But much younger. Even held you in my arms. Yes. Yes, I did. To ja tego nie pamiętam. You must have me confused with someone else. But it was you, that spark in your eye. I'm sure of it. And you seem perfect for my challenge. No zobaczymy. Sure. Were you expecting me? Anyone passing by, really. A perfect place to issue a challenge, don't you think? I'll release three magical bells, you see. High above, where no one can reach except. It takes patience, awareness of patterns, and ingenuity. Okay. Bardzo wymowna odpowiedź. Maybe. There's no one skilled enough for this. Never mind. I survived Mount Carth. Try me. Impressive. If you do this, I'll throw in a reward too. No może być. Well, are you skilled enough? Coś czuję, że to będzie długi odcinek, kochani. Tak. Excellent. Indeed. Show just how capable you are, young one. Ready? Najpierw pewnie musimy sobie zobaczyć, gdzie co jest. Dobra, weźmy tak drugą stronę.
Zobaczmy, jak to wszystko tutaj się... Boże, przepraszam was chyba. Chyba to już jest zmęczenie materiału. Ale to podobno będzie trudne, jak widzicie. A, to jest jeszcze ten koleżka. No nie wierzę, że spadłem. O, teraz jeszcze mi klawisze dobrze nie działały. Też nie fajnie. Tutaj mam podpowiedź od Azemira, że to jest tak jak z Xerkesami, ale nie mogę tego zrobić na raty. Tylko najpierw, żeby było jeszcze śmieszniej, ja chciałbym chociaż jednego znaleźć, bo póki co to żadnego jeszcze nie widziałem. O, widzę jednego. To teraz zrobimy coś takiego, że... Dobra, pierwszego mamy. Co to się robi, widzę? Oj. Żeby nie przedobrzeć. Dobra, od razu mogę powiedzieć, że ten pustelnik nie jest normalny. Nie dziwię się, że on jest pustelnikiem. Ty co, zróbmy tak, żeby było fair, czy fair. Najpierw zobaczmy, gdzie co jest. Bo już wiemy, gdzie jest prawy. O-o. Aha, widzimy, gdzie jest lewy. Oj, to było głupie. Thank you.
Coś czuję, że będę dużo klnął przy tym odcinku. Bardzo dużo. Pozwólcie, że zrobię coś takiego, że na samym początku odcinka, znaczy w opisie, że napiszę wam, kiedy to był ten czas, kiedy mi się jednak udało. Tutaj było jeszcze coś widać więcej, nie? Albo słychać. To już jest tryb pełnej koncentracji, nie? Okej. Będzie taki trochę skok wiary. Już mamy dwa, już nie jest źle. O nie. O, ten jest poniżej przecież. Tak, teraz jeszcze wróć na ziemię, nie? Rany boskie. Ha! Ile nam to zajęło? Niecałe 12 minut! So you did. And a great demonstration at that. Bardzo dziękuję. Cały jestem zgrzany. Gdzie fanfary? All three. Hand them over. You've earned a sense of accomplishment. And then some. No ładnie. Co oznacza, kochani, że mamy wszystkie cztery sztabki? O! I znowu będziemy bawili się w lektora. Czekajcie, może poprawię ten. Poprawię głos. Trzeci syn. Zanim trafiłem do labiryntu na górze Kaf, piastowałem szanowane stanowisko lekarza. I to nie byle jakiego lekarza, ale najlepszego w całym Persepolis. Czuwałem nad zdrowiem latorośli Temyris. To coś naprawdę dużego dla kogoś spoza Persji, kto wychowywał się w skromnej rodzinie. Królowa Temyris miała trzech synów, których porody odbierałem osobiście i dbałem o nich. Pierwszy zapadł na dziwną chorobę w wieku lat 12. Moja diagnoza wskazywała na otrucie. Nie było to szczególnie zaskakujące, gdyż w rodzinie królewskiej często dochodzi do prób otrucia siebie nawzajem. Drugi syn zmarł w wieku 9 lat. Spadł z krużganków zamkowych. Przez 3 dni próbowałem go ratować, ale chłopiec ostatecznie zmarł. Jednak historia trzeciego dziecka jest dla mnie po dziś dzień najbardziej zastanawiająca. Wciąż spędza mi ona sens powiek. Odebrałem poród trzeciego syna Temyris. Był to zdrowy noworodek o silnych kościach. Dosłownie ideał przyszłego króla. A jednak następnego dnia, kiedy przyszedłem na rutynową kontrolę, zauważyłem coś niezwykle dziwnego. Trzymając dziecko w ramionach, mógłbym przysiąc, że to nie jest ten sam maluch. Waga, struktura kostna, nic się nie zgadzało z niemowlakiem, którego odbierałem dnia poprzedniego. To było całkiem inne dziecko.
Zapewniam was, w całej swojej karierze odebrałem ponad setkę porodów, a więc wiem, o czym mówię. Kiedy zapytałem królową o tę podejrzaną zmianę, ta odmówiła odpowiedzi i usilnie twierdziła, że tylko matka potrafi potwierdzić tożsamość własnego dziecka. Muszę powiedzieć, że nie widziałem jej jeszcze tak rozgniewanej. Jednak będąc człowiekiem nauki, nie mogłem pozostawić tej sprawy bez wyjaśnienia. Byłem pewien, że ona kłamie. Naciskałem, próbując ujawnić prawdę, ale ona była coraz bardziej rozgniewana. W ciągu kilku minut aresztowała mnie straż królowej, a ja zostałem wygnany z Persepolis. Natychmiast przewieziono mnie na górę Kaf, bez możliwości pożegnania się z rodziną. Zostałem tu uwięziony, aby nikomu nie opowiedzieć tej historii. Jestem przekonany, że kluczem do tej zagadki jest prawdziwe pochodzenie dziecka. Czyżby królowa podmieniła dziecko w dniu narodzin i chciała to ukryć przed wszystkimi? To też mogło pchnąć królową do tak niezrozumiałych działań. Olaf Lhosteros, były lekarz główny Persepolis. To ty jesteś? I tym samym, kochani, zakończyliśmy ostatnie z ostatnich zadań pobocznych. You're stuck here on Mount Carth. Exiled. Yes. Punishment for speaking the truth. Aha! To mi się kropki łączą. I used to be someone important in Persepolis. A physician too. That was another life. Maybe another soul is willing to undertake the challenge. You're just waiting until someone passes by. Patience, young one. It's all I have. Nie, nie. Uff. Po co jest ta wajcha? Dobra, mniejsza o to. Kochani, udało się. Sam jestem w szoku, ale się udało. No i teraz pytanie, czy... Chyba od razu tutaj, bo po drodze może jeszcze będziemy mieli jakąś szybką podróż, żebyśmy mogli, jakby to ładnie powiedzieć, zaupgrade'ować sobie nasz łuk teraz, bo miecz już mamy. A widzicie, jeszcze była jedna sprawa. W tym miejscu jeszcze mieliśmy się spotkać. Kurczaki, no i co teraz? W tym miejscu jeszcze chyba mieliśmy spotkać kogoś. Ja tutaj zachodziłem i się cofnąłem. Teraz nie wiem, czy... Aha, ale to też jest ona tutaj. No dobra, trudno. Może i nie trudno. I do admire you, Sargon. You don't need Artaban or Nate's help to get here. So the summit of Mount Carth is where it will all play out. Considering what Varum is after, he should be in the Hall of Divination by now. I must stop him before he absorbs the heart of the Simorgh. And that power in the wrong hands could destroy Persia. The Simorgh's feathers. I have some of them. I know they don't belong to someone like me. Bloodline is not everything. No. It's your actions that matter. And look how Varum changed. You must defeat him, Sargon. I'll try to save him first. It may be the last time we meet. Okay. Sargon. Bravery is what makes you immortal. I drzewo łak-łak, no ale... The fate of Persia depends on you. O, drzewko, to dobrze.
Tak, jeszcze by jakaś szybka podróż się przydała, przyznam wam się bez bicia. Bo, ponieważ iż... Chciałbym jeszcze zupgrade'ować sobie łuk. Wcale nie jestem łasy na to. To nie jest tak, że lubię to zbierać. Że można się wyćwiczyć? Niby nie. A. Dobra, wszystko fajnie, pięknie, ale kochani, gdzie ta szybka podróż? Nie chciałbym kończyć bez na maksa zrobionego łuku. No co ty, przestań, przestań, chłopie, co ty? Ja nie wiem, nikt normalny by tego nie przeżył. Już prawie bym stracił jednego diamenta, wiecie co? To może ty widziałeś. Dobra, już nie żartuję. Nie, no to wcale nie wygląda, jakby było miejsce, w którym ktoś będzie. Co tam? Oj, przechodziłem. No dobra, wszystko fajnie, pięknie, ale ja dalej tutaj nie widzę żadnego. Punktu szybkiej podróży, a naprawdę by mi się przydał, kochani. Halo, ty może widziałeś? Nie, no słuchajcie, nikt nie widział. No hej. Szkusi, że tam coś było. A, jednak jest. No dobra, słuchajcie, to skoro jesteśmy tutaj w korytarzach królewskich, to lećmy najpierw, ale to strasznie wygląda, jak się to tak szybko robi, do kuźni zupgrade'ować ostatnie rzeczy. Tak, wykuj mi ten oto piękny łuk. Dokuj. Trzask.
No i pięknie. I maksymalnie ulepszony. Czy coś jeszcze tutaj jest takiego godnego ulepszenia? Zobaczmy. No raczej. Czy raczej sobie możemy zostawić wszystko, co my używamy aktualnie. Raczej jest już zupgrade'owane na maksa, więc powiedzmy, że dziękuję, było miło. Pach, ciach, pach. I gdzie to było? Korytarze królewskie. Ale patrząc tutaj na przebieg czasowy, chyba wiecie, jak to się skończy. Więc tym samym, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to wpadajcie na twitch.tv/cialnygd, gdzie pojawiamy się zawsze według harmonogramu. A ja już was serdecznie zapraszam na następny odcinek, pewnie z wielkim finałem. Więc trzymajcie się i hej, hej!